właśnie udało mi się zaprosić na króciutki wywiad modela z castingu, jednego z lepszych modeli akurat w tej chwili w Polsce, który występuje w reklamach, nie tylko. Niedługo zagra w naszym filmie Jamesa Bonda, prawdziwego takiego, wiecie, spiritualnego, takiego prawdziwego. Każdy jest prawdziwy, oczywiście. Więc jak mamy tą okazję, oczywiście szybko pytam, jak to jest, panie Leszku czy Leszku, czy dużo jest chłopaków, którzy się zgłaszają jako modele na castingi, czy więcej zazwyczaj jest dziewczyn? Przede wszystkim dzień dobry Państwu. Jakie Państwo? Dużo. Trudno mi je określić, bo ja się tym akurat nie zajmuję jeszcze na razie, jak dużo. Przecież ja zajmuję się na razie występowaniem, a nie promowaniem ludzi. Wiem, że masz takie ale mam plany, takie, żeby... mam plany właśnie, żeby chciałam to powiedzieć, zorganizować, ale to nie w ten sposób, jak to wszyscy robią, tylko coś innego zrobić. Chodzi o to, że jeśli ktoś jest w agencji, to jest tylko jako człowiek, jako nie ma w ogóle opieki nad nim, a trzeba by zrobić taką agencję, ja tak myślę, że zrobić agencję, która by się opiekowała tym człowiekiem, podpowiadała jak żyć, jak być ciągle młodym, zdrowym i żeby ta kariera nie zrujnowała komuś życia później, to ktoś może... Czyli depresji, żeby nie złapać. Żeby depresji nie złapać albo... No podobno depresja to jest podstawa do każdej choroby, słuchajcie. Właśnie. Bez depresji, zdrowe odżywianie, żeby człowiek i dusza, i ciało było zdrowe i wtedy to przed kamerą też widać to, jak to człowiek jest zdrowy. I duchowo, i cieleśnie. Czyli jest... ja myślę, że mógłbyś stworzyć taką szkołę dla właśnie tych ludzi, którzy przyjeżdżają na castingi, aby uwierzyli w siebie. Może tak. Ja myślę o stworzeniu takiej agencji, która by połączyła agencję z nauką właśnie. Nazywa się to coaching teraz, coaching. Taki personalny coaching, że... Czyli w twojej agencji, jak ludzie będą, to ty będziesz ich personalnie pilnował, może inaczej... Pomagał im i ukierunkowywał to, żeby nie była to tylko pogoń za jakąś sławą, ale też to, żeby to coś z tego dla siebie mieć... Wynieść, tak. Wynieść i żeby też być zadowolonym z pracy, a nie tylko stresy i pogoń i szybko do... A powiedz mi, w jak wielu reklamach już wystąpiłeś? Bo... To trudno mi powiedzieć, ja zaczynałem jak miałem 33 lata, to jest już około 12 lat. Niemożliwe, nie masz więcej niż 33 lata, ja myślałam, że jakieś 29. Gdyby nie te włosy, to może i bym uwierzył, że tak myślę. Ale włosy to można zafarbować, myślałam, że specjalnie przyfarbowałeś, żeby się trochę postarzyć. No właśnie bardziej... nie farbowałem, bo wszyscy mówią, że mi bardzo ładnie w tych włosach. A to jak to jest, te dziewczyny z castingu później tak umawiają się z tobą, mają kontakt, chcą, żebyś również z nimi poszedł gdzieś na dyskotekę czy coś? Wiesz co, w pracy jak się idzie, to raczej jest to praca i każdy już później wraca, ale znajomości jakie są, to jest... Wiesz co, nie zdarzyło mi się jeszcze rozmawiać z modelem, bo do tej pory rozmawiałam z modelkami, no i one najczęściej pytałam, słuchajcie dziewczyny, jak jesteście wyrywane, no jeśli mogę tak zapytać ciebie, no, jakie sztuczki ci wyrywają laski, jak chcą cię poznać, no wiadomo, bo przecież podobasz się. No, jakoś nie odczułem tego. Zazwyczaj jestem kontaktowy, otwarty, a jeśli coś ma wyjść, to samo wychodzi. Słuchaj, to nie ma tak, że... Wolisz takie brutalne podrywanie, czy takie łagodne? Jak? Bo wiesz, preferencje. W zależności kto. Bardziej. No, rozumiem, jeśli że... Jeśli jest chemia, to nie trzeba jakichś specjalnych... No ale wiesz... No... ...nalotów, tylko to wychodzi samo. A jak to jest rywalizacja między dziewczynami, kiedy starają się, na przykład dwie albo trzy starają się od siebie? Jak dziewczyny rywalizują między sobą? Przecież to musisz widzieć, na pewno to czujesz. Ale to ja wybieram. Jeśli któraś mi się podoba, to co to za rywalizacja? Ja myślałam, że to my kobiety wybieramy tak naprawdę. Nie, to jest obopólne. Do tanga trzeba dwoje. Trzeba jak całe to... życie człowiek się uczy, całe życie się uczy. Faktycznie. Leszku, no to ja ci gratuluję wszystkim tego, że jesteś zadowolony z tego, co robisz.
No i życzę lubię sukcesu. To nie jest raczej praca, ale traktuję to jako hobbystyczne. A powiedz, robisz coś poza tym jeszcze, bo no wiesz, to wygląda na to, że tak jesteś, ja wiem, tylko lubisz się popisać swoją figurą, swoją urodą, ale wiesz, no, inne kobiety mogą pomyśleć, że jesteś taki, wiesz, no pusty trochę, że tylko patrzysz się na swoją urodę i zachwycasz jak narcyz swoją powierzchownością. Co ja robię? Prywatnie no, zajmuję się zdrowiem. Teraz aktualnie oczyszczam organizm, dużo trenuję. Na sporty. Sobie coś, tak? Tak. Na sobie. Prawda. Słyszycie? Pytajcie się przyjaciela naszego. Jak zdrowo żyć? Jak zdrowo żyć, dziewczyny, bo nie dość, że facet fajnie wygląda, to jeszcze zajmuję się też rozwojem duchowym. Wiedzą esoteryczną. Idziemy grubymi nićmi szyjemy, słuchajcie. Może weźmiemy naszego Leszka bliżej, będziemy się zaprzyjaźniać w programie. Może będzie miał jakieś takie artystyczne zdolności, czary mary będzie robił. Dziewczyny będzie wam wróżył z ręki. Przyślijcie zdjęcie ręki, a on zobaczy to nie tą... na tym polega. Nie? Nie? Ale... Bardziej daje ludziom informację, jak się uwolnić. Dobra, ale to zależy od znaków horoskopu czy czego, czy soków trawiennych, czy czego, jak ludzie. No wiesz, u nas jest ileś typów, to jak zgadnąć, co komu... Nie, jest nieskończoność ilość typów, dlatego że... Astrologia, a to co jest w gazetach znaki zodiaku, to jest zupełnie coś innego. Przy astrologii jest dokładnie godzina urodzenia i tam jest dokładny kosmogram i wychodzi z tego kosmogramu można odczytać wszystko, czyli jakie ma człowiek predyspozycje, czym jest dobry, jakie go czekają teraz przejścia. Wszystko. Tu się zajmuje astrolog. Mam takiego znajomego astrologa, który przewidział. A kiedy ty będziesz to? A ty dołączasz coś? To znaczy on buduje tą strukturę, bo myśmy chcieli i chcemy takie pomysły. Ja ci powiem tak, że astrologia to jest pewna część, a ja bardziej się zajmuję całością. Czyli jakbym się skupił tylko na astrologii, to bym tylko był w jednej dziedzinie. A ja chciałem poznać całego Słońca. Wiesz co to jest? Cały Słoń? 12 ślepcom kazali opisać, jak wygląda Słoń. Jeden chwycił go za nogę, jeden za ucho. Jeden za ogon, jeden za kieł. Każdy za coś innego. Każdy go opisał inaczej. Więc każdy powiedział, że słoń wygląda tak i tak. Ale to była tylko część słonia i każdy miał rację, bo część słonia tak wygląda. Ale mnie interesuje, jak cały słoń wygląda. Czyli wszystkie... Holistyczne spojrzenie na człowieka, na świat, czyli Paracelsus powinien być ojcem medycyny, bo powiedział, że my w całości powinniśmy być, że to nie jest dzisiaj ręka mnie boli, ta ręka jest przyczyną czegoś, dlaczego boli. Skutkiem. To jest skutkiem, tak. Przyczyna a Leszek będzie odwracał widzieć. Przyczyną, skutkowy świat, będzie. Także życzę kariery, życzę powodzenia w tym i życzę, żebyś częściej do nas, do programu wpadał. Czy The Show! Zapraszamy wszystkich nawiedzonych i nienawiedzonych. Ja myślę, że do tych tematów można wrócić i zrobić to bardziej każdą część szerszą, bo to jest tylko no, taki obraz, dalszy plan, tak, zakres tak. Tego. Nie wszyscy dorośliśmy do tego jeszcze. Pierwsza Na Lesia następne Ramka. Części zapraszam. Pierwsza Możemy Ramka. To wspólnie zrobić, pokazać ludziom, jak wygląda świat naprawdę, a oni zdecydują, dokąd i jak chcą iść. Jasne. Informacja najważniejsza. Zostańcie Stańczykiem. Ze Stańczykiem.